tej strony Magda. Witam Was serdecznie w poniedziałkowy poranek w 14 odcinku mojego podcastu z pasją o życiu. Tematy, które poruszam w moich audycjach, kręcą się wokół podróży. Ponadto na podstawie własnych doświadczeń opowiadam o tym, jak wygląda świat stewardess od kuchni. Zatem jeżeli, tak jak ja, uwielbiasz podróżować, interesuje Cię świat lotnictwa, to trafiłeś na idealny dla siebie podcast. Mam nadzieję, że tematy, które poruszam, na tyle Cię zainteresują, że zostaniesz ze mną na dłużej. 2 tygodnie temu, w 12 odcinku, opowiadałam Wam, jak wyglądały moje początki w Dubaju, jaka była moja reakcja na styczność z odmienną kulturą i jak w ogóle się w tym wszystkim odnalazłam. Zatem, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, aby go wysłuchać, to zapraszam Was serdecznie. A wspominam o tym, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie niejako jego kontynuacją, bo opowiem Wam, jak wygląda szkolenie przygotowujące do zawodu stewardessy. Trwa dość długo, bo aż 2 miesiące i naprawdę jest bardzo, bardzo intensywne, bo co innego jest latać samolotem na wakacje, a co innego jest być stewardessą, która musi znać absolutnie każdy zakamarek samolotu, wiedzieć, co robić w sytuacjach awaryjnych, jak posługiwać się sprzętem ratowniczym, a także jak zapanować nad panikującym i wrzeszczącym tłumem ludzi na pokładzie, w razie gdyby wystąpiły jakiekolwiek problemy. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam pokrótce o wszystkich etapach szkolenia, czyli będzie o szkoleniu medycznym, o szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa, procedur ewakuacyjnych, sprzętu, ale będzie także o przyjemniejszych jego częściach, czyli o nauce makijażu, układania włosów. Będzie również kilka słów o pasowaniu na stewardessę oraz o żartach, jakie robiło się nowym członkom załogi. Podzielę się z Wami także tym, jak wyglądał mój pierwszy lot i, uwaga, jak pewien hiszpański pilot na bardzo, bardzo długo utknął mi w głowie. Zatem, jeżeli masz ochotę ponownie przenieść się ze mną do lotniczego świata, to serdecznie zapraszam. Zaczynamy, a ja życzę Wam miłego słuchania. W poprzednich odcinkach opowiadałam Wam, że pierwszy tydzień mojego pobytu w Dubaju był tygodniem typowo organizacyjnym i wprowadzającym i był to jeszcze czas, kiedy mogliśmy się zrelaksować, zaaklimatyzować, bo nie było jeszcze żadnej nauki. Był to czas na załatwienie różnego rodzaju formalności, typu otworzenie konta w banku, założenie internetu i inne organizacyjne sprawy. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy i ten błogi tydzień minął bardzo szybko i zaczęło się zderzenie ze szkolną rzeczywistością. Oczywiście obowiązywał nas określony strój. Jak już wspominałam, dostaliśmy czerwone koszulki z logo firmy, które musieliśmy nosić każdego dnia. Dzięki temu wszyscy wiedzieli, że jesteśmy nowi. Do tego obowiązkowe były czarne spodnie, czarne buty oraz czarna pojemna torba, która musiała pomieścić wszystkie książki i notatki. Oczywiście włosy musiały być już ułożone według panujących zasad i podobnie było także z makijażem oraz kolorem lakieru na paznokciach. Nikogo tutaj nie zaskoczę, bo musiały spełniać wszystkie wymogi, ponieważ po każdych zajęciach uprzejme panie skrupulatnie nas oglądały od stóp do głów i jakiekolwiek odstępstwo od normy było notowane i sprawdzane następnego dnia. Całe szkolenie odbywało się w języku angielskim i powiem Wam, że mimo, że naprawdę dobrze znałam język, to momentami było ciężko,
bo specjalistyczne, typowo techniczne słownictwo nie należało do najłatwiejszych. Nie rozumiałam go nawet po polsku, więc co dopiero po angielsku. Ponadto nigdy w życiu nie miałam styczności z branżą lotniczą od kuchni, więc od samego początku wiedziałam, że czeka mnie mnóstwo nauki. Zostałam przypisana do porannej grupy, więc bardzo się ucieszyłam. Co prawda, codziennie przez 2 miesiące musiałam wstawać o 4 rano, ale wracałam do domu około 16, co niestety nie oznaczało wolnego popołudnia, ponieważ dzień w dzień dostawaliśmy mnóstwo prac domowych i miliony stron do wkucia i zapamiętania, ale muszę Wam powiedzieć, że nasi nauczyciele byli naprawdę mega wyszkoleni, ponieważ robili wszystko, aby ułatwić nam przyswojenie tego ogromu wiedzy. Wymyślali różne wierszyki, piosenki, rymowanki, więc koniec końców nie było aż tak strasznie. Po powrocie do domu absolutnie zawsze musiałam się zdrzemnąć, bo byłam wykończona i dopiero potem mogłam zasiadać do nauki. Nasz podstawowy podręcznik liczył ponad 1000 stron i wszystko, absolutnie wszystko musiało być wykute na blachę. Tutaj nie obowiązywała studencka zasada 3Z, czyli zakuć, zdać, zapomnieć. Oczywiście trzeba było zakuć i zdać, ale o zapominaniu nie było absolutnie mowy, bo wyobraźcie sobie, że dajmy na to przy ewakuacji, stewardessa nie wie co robić, bo po prostu zapomniała czego się nauczyła. I takie sytuacje, rzecz jasna, były absolutnie niedopuszczalne, ponieważ nawet najmniejszy błąd z naszej strony mógł przecież zagrażać ludzkiemu życiu. Nasza szkoła mieściła się niedaleko lotniska, składała się z dwóch głównych budynków. Jeden z nich, ten starszy, był w kształcie samolotu, także jak pierwszy raz go zobaczyłam, to moja radość naprawdę nie znała granic. I w tym budynku zajęcia mieli głównie piloci, zaś drugi budynek był nowoczesnym, kilkupiętrowym biurowcem, wieżowcem, gdzie znajdowały się sale lekcyjne, kilka samolotowych symulatorów oraz basen, w którym ćwiczyliśmy lądowanie awaryjne na wodzie. Zakładaliśmy kamizelki ratunkowe, wskakiwaliśmy w ubraniach do wody i musieliśmy nawzajem holować się do brzegu. I z perspektywy czasu muszę przyznać, że przygotowanie do zawodu było naprawdę na wysokim poziomie. Symulatory wyglądały jak prawdziwe samoloty i miały szereg rozmaitych funkcji, które sprawiały, że wszelkie sytuacje awaryjne, które ćwiczyliśmy, wyglądały naprawdę realistycznie i uwierzcie mi, że można było się przestraszyć, ponieważ trenerzy mogli na przykład włączyć prawdziwe turbulencje, więc można było poczuć, jak samolot spada. Ponadto można było włączyć zadymienie kabiny, podczas którego ćwiczyliśmy ewakuację przy ograniczonej widoczności. Oczywiście z kapturami przeciwdymnymi na głowie. Przez pierwsze 2 tygodnie zajmowaliśmy się procedurami ewakuacyjnymi, czyli poznawaliśmy potencjalne sytuacje kryzysowe, jakie mogły wydarzyć się w samolocie, oraz uczyliśmy się, jak na nie reagować i jak je rozwiązywać. Uczyliśmy się między innymi tego, co zrobić, jak jeden z pilotów straci przytomność. Uczyliśmy się o rodzajach turbulencji, o pożarach w różnych częściach samolotu, o nieudanych próbach podejścia do lądowania czy startu, o dekompresji, czyli gwałtownym spadku ciśnienia w kabinie. Było też o ewakuacji samolotu na lądzie, na wodzie, a nawet w dżungli. Co ciekawe, uczyliśmy się także, jak przetrwać w warunkach ekstremalnych, zanim nadjedzie pomoc.
na przykład jak przetrwać w warunkach polarnych, na pustyni czy też na środku oceanu. Nie wiem, czy wiecie, ale do sprzętu awaryjnego, jaki znajdziemy w samolocie, należały też takie rzeczy jak dmuchane tratwy, pompa do odsalania wody morskiej, kolorowe race do nadawania sygnału SOS, czy też instrukcja przetrwania w warunkach ekstremalnych. Była także siekiera oraz był megafon, który używaliśmy do wydawania komunikatów dla pasażerów, kiedy na przykład telefon pokładowy nie działał. Na szkoleniu sytuację nieco komplikował fakt, że musiałam wykuć procedury dla dwóch różnych samolotów, ponieważ akurat robiłam licencję na dwa rodzaje samolotów i jak się pewnie możecie domyślać, procedury, lokalizacja sprzętu, otwieranie drzwi nieco się różniły, więc bywały takie momenty, że nie wiedziałam absolutnie co do czego i wszystko mi się mieszało. Musieliśmy naprawdę znać najmniejsze szczegóły, ile jest gaśnic przy drzwiach, ile jest butli z tlenem, co oznaczały poszczególne dźwięki w samolocie. I to chyba było dla mnie najcięższe do zapamiętania, ponieważ rodzaje alarmów były przeróżne. Każdy oznaczał coś innego, dzwonił przez różną ilość minut, mógł być dźwiękiem niskim, wysokim, mógł oznaczać dekompresję, pożar, komendę ewakuacji, czy też cokolwiek innego. A naszym zadaniem było zapamiętać, jaki to dokładnie dźwięk i do czego się odnosi. Dlatego na egzaminie należało być naprawdę bardzo mocno skupionym i mieć na uwadze obydwa rodzaje samolotów i różnice między nimi, bo przez przeoczenie nawet najmniejszego szczegółu można było oblać. I z tego co pamiętam, aby zaliczyć egzamin należało mieć 90% poprawnych odpowiedzi. Oczywiście dopuszczalna była poprawka, ale wtedy chyba wszystko trzeba było mieć już dobrze. Po omówieniu teorii przychodziła pora na praktykę, którą odbywaliśmy w symulatorach samolotowych. Znajdowały się w specjalnym hangarze i dwa z nich pływały w basenie, natomiast trzeci zamocowany był na takim specjalnym stelażu, dzięki któremu można było włączyć turbulencję powietrza. Była to chyba dla wszystkich najbardziej stresująca część całego szkolenia, ponieważ na egzaminach praktycznych byliśmy dzieleni na grupy. Jedna grupa odgrywała rolę pasażerów i miała do odegrania różnego rodzaju scenki, na przykład musieli głośno krzyczeć, panikować, zadawać dziesiątki pytań, natomiast druga część grupy była załogą i udawaliśmy, że lecimy na przykład do Londynu i nikt kompletnie nie wiedział, jaką sytuację awaryjną przyjdzie nam odegrać. Na przykład nagle w kabinie zaczął unosić się dym lub też przez okno było widać poziom wody, czyli mieliśmy tutaj do czynienia z lądowaniem awaryjnym na wodzie lub nagle samolot drastycznie zaczynał spadać w dół i wyskakiwały maski tlenowe, czyli musieliśmy tutaj radzić sobie z dekompresją. Oczywiście każdy z nas musiał odpowiednio zareagować zgodnie z procedurami. Należało użyć odpowiedniego sprzętu i dodatkowo jeszcze w tej całej sytuacji uspokajać zdenerwowanych i spanikowanych pasażerów. Przez cały czas trwania takiego egzaminu praktycznego obserwowali nas trenerzy, robili notatki, a następnie dowiadywaliśmy się, kto zdał, a kto oblał i jakie popełnialiśmy błędy. Przyznam, że mimo że to była tylko symulacja, to było naprawdę bardzo stresująco, więc nawet w ogóle nie chcę sobie wyobrażać,
jak takie podbramkowe sytuacje wyglądają w realnym życiu. W symulatorach także uczyliśmy się awaryjnego otwierania drzwi oraz tego, co robić, jeżeli dojdzie na przykład do blokady drzwi lub też zjeżdżalnia ewakuacyjna nie zacznie automatycznie się pompować. I jako ciekawostkę powiem Wam, że podczas boardingu mieliśmy obowiązek wybrać sobie jednego z pasażerów. Oczywiście dziewczyny wybierały tych najprzystojniejszych i taki pasażer musiał wyglądać na w miarę zdrowego, silnego, aby w razie jakichkolwiek sytuacji awaryjnych czy też kryzysowych, to właśnie on pomógł nam otworzyć drzwi czy też zapanować nad panikującymi pasażerami. Oczywiście częścią całego szkolenia było wyskakiwanie z samolotu i zjeżdżalnie po zjeżdżalni. Mieliśmy przy tym bardzo dużo zabawy, ale w warunkach kryzysowych, w życiu normalnym, zjeżdżalnie nie rozkładają się tak pięknie i symetrycznie jak w symulatorze, ponieważ nagle może pojawić się pożar silnika, może pojawić się bardzo silny wiatr, który wywróci zjeżdżalnię i może się pojawić wiele innych nieoczekiwanych zdarzeń, na które personel pokładowy musi zareagować dosłownie w kilka sekund. Następnie z symulatorów przenosiliśmy się do specjalnego pomieszczenia, gdzie gasiliśmy prawdziwy pożar. Przed wejściem musieliśmy założyć rękawice i okulary ochronne oraz biały fartuch. Na hasło pożar trenerzy włączali za szybą prawdziwy ogień, a naszym zadaniem było chwycić gaśnicę i ten pożar ugasić. Oczywiście trzeba było mieć na uwadze, że mogą wystąpić różne rodzaje pożarów i czasami sama gaśnica nie wystarczała. Jeżeli był to na przykład pożar urządzenia elektrycznego, to było trzeba najpierw wyłączyć prąd. Jeżeli był to pożar w toalecie, to należało najpierw poprzez dotykanie drzwi ocenić, jaki jest stopień tego pożaru i tak dalej, i tak dalej. I po takim szkoleniu z procedur ewakuacyjnych przyszła pora na przyspieszony kurs na stanowisko lekarza, bo kiedy jesteśmy w samolocie, może zdarzyć się naprawdę wszystko. Niestety nie możemy zadzwonić po karetkę z wiadomych względów, więc cokolwiek by się nie działo, każdy problem musimy rozwiązać sami. Oczywiście załoga robi najpierw ogłoszenie z zapytaniem, czy jest na pokładzie lekarz, ale oczywiście może się zdarzyć, że takiego lekarza nie będzie i w takich przypadkach załoga samolotu musi być przeszkolona na każdą ewentualność. I mam takie wrażenie, że nasze tygodniowe szkolenie medyczne to dosłownie studia medyczne w pigułce. I chyba dopiero po tym szkoleniu zrozumiałam, czemu mówi się, że stewardesa to 5 zawodów w jednym. Dla takiego laika jak ja wiedza medyczna była ciężka do przyswojenia, a zwłaszcza symptomy wszystkich chorób, bo coś takiego z pozoru błahego jak ból w klatce piersiowej mógł oznaczać zarówno zawał, albo też zwykły strach przed lataniem i to do mnie należała ocena, co takiego dzieje się z pasażerem i jakie kroki dalej muszę podjąć. Dlatego też nie pozostawało mi nic innego, jak tylko zacisnąć zęby i wkuwać na pamięć objawy wszystkich chorób, a potem odgrywać w domu z koleżankami różnego rodzaju scenki i zgadywać, co im dolega. I nauka przez taką zabawę okazała się naprawdę bardzo, bardzo pomocna.
ponieważ potem wiedziałam już, jak radzić sobie ze złamaniem otwartym, jakiego bandaża użyć na skręconą kostkę, co zrobić z amputowaną kończyną, jak wstrzyknąć adrenalinę w przypadku wstrząsu anafilaktycznego, jak rozpoznać wylew, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację na dorosłym, na dziecku, na noworodku, czy też na przykład jak ocenić stopień poparzenia. Omawialiśmy także procedury postępowania w przypadkach ekstremalnych, o ile powitanie nowego życia na pokładzie samolotu mogło być niesamowitym przeżyciem, to jednak odejście kogoś z tego świata na naszych rękach już niekoniecznie. Dlatego krok po kroku uczyliśmy się, co robić ze zwłokami, jak przekazywać rodzinie te smutne wieści, a także uczyliśmy się, jak odbierać poród oraz jak zająć się przyszłą mamą i sprawić, aby poród przebiegał w jak najbardziej intymnych i przyjemnych warunkach. Na pokładzie samolotu jest oczywiście do dyspozycji mnóstwo sprzętu medycznego oraz leków. Jednak niektóre z nich mogą być użyte tylko i wyłącznie przez profesjonalnych lekarzy, którzy znajdują się na pokładzie samolotu. Na przykład są to strzykawki, różnego rodzaju bardzo mocne leki przeciwbólowe, czy też specjalne zawieszki na palec, który przymocowuje się do dużego palca w przypadku osoby zmarłej. W samolocie istniała również możliwość, aby z kokpitu połączyć się ze specjalną lotniczą centralą medyczną i wtedy skorzystać z porady lekarza, z porady specjalisty, który powiedział na przykład, jakie działania należy podjąć w danym konkretnym przypadku, lub też mówił, że należy natychmiastowo gdzieś lądować awaryjnie. Jednym z ostatnich szkoleń było szkolenie z bezpieczeństwa, gdzie między innymi uczyliśmy się technik samoobrony, uczyliśmy się, jak obezwładnić pasażerów, którzy naprawdę, uwierzcie mi, w samolocie potrafią się zmienić o 360 stopni, o czym zresztą mówiłam w odcinku o dziwnych zachowaniach pasażerów, także jeżeli nie słuchaliście, to także Was odsyłam. Więc tak jak mówiłam, pasażerowie mogą się naprawdę bardzo, bardzo zmienić i z takich miłych, grzecznych, w mgnieniu oka mogą stać się agresywni, dopuszczać się rękoczynów czy też słownego obrażania innych pasażerów, a nawet członków załogi. Oczywiście zazwyczaj zaczyna się bardzo niewinnie. Tutaj kieliszeczek wina do obiadu, potem jeszcze jeden drink na lepszy sen, a kończy się tak, że takiego delikwenta trzeba zakuwać w kajdanki i przywiązywać do siedzenia, ponieważ zwyczajnie zagraża bezpieczeństwu innych pasażerów. Na szkoleniu z bezpieczeństwa uczyliśmy się także, jak zachowywać się w przypadku porwania samolotu, czy też różnego rodzaju ataków, oraz co zrobić, gdy na przykład w czasie lotu znajdziemy jakiś podejrzany przedmiot, który wygląda tak, jakby miał zaraz wybuchnąć. Uczyliśmy się także, jak budować taki specjalny schowek, taką osłonę, ochraniacz na taki przedmiot, który w razie jakiegokolwiek potencjalnego wybuchu sprawi, że konsekwencje nie będą aż tak drastyczne. Taką osłonę zazwyczaj wykonuje się z wózków, z których serwujemy jedzenie, oraz z poduszek i kocy znajdujących się na siedzeniach, które oczywiście uprzednio trzeba zmoczyć bardzo, bardzo obficie w wodzie. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, na ile takie konstrukcje są skuteczne, ale cieszę się, że nigdy w życiu nie miałam okazji się o tym przekonać. Ostatnim etapem szkolenia był chyba najbardziej wyczekiwany przez wszystkie dziewczyny moment, czyli przymierzanie mundurów. Mogę się założyć, że każda z nas, jak tylko dowiedziała się, że
dostała pracę stewardessy, marzyła o tym, żeby założyć na głowę ten słynny czerwony toczek z białą woalką. Niestety nasz mundur nie miał nic wspólnego z seksownymi mundurami rodem z męskich fantazji o stewardessach. U nas panowała taka zasada, że spod munduru absolutnie nie mogło być widać naszych kobiecych kształtów. Generalnie zarówno z przodu, jak i z tyłu miałyśmy być płaskie jak deski, więc bardzo często mundury były o rozmiar albo o dwa rozmiary za duże, ale oczywiście nie ma problemu, którego nie można byłoby rozwiązać, ponieważ dziewczyny na własną rękę przerabiały spódnice, tak żeby chociaż odrobinę poczuć się kobieco, lub na przykład prały w wysokiej temperaturze, czekając aż sama się skurczy. Na tym szkoleniu nauczono nas także, jak poprawnie układać włosy, przedstawiono nam, jakie fryzury są dopuszczalne oraz z czego musi składać się kompletny makijaż. Ale oczywiście teoria a rzeczywistość to zupełnie dwie różne rzeczy, ponieważ w życiu realnym wyglądało to tak, że niektóre dziewczyny nie malowały się absolutnie wcale, natomiast inne nakładały tony makijażu, naprawdę tony. Także z powodzeniem naprawdę mogłyby obdzielić wszystkie pozostałe koleżanki z załogi. Ostatni dzień szkolenia był bardzo tajemniczy, ponieważ absolutnie nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Dostaliśmy tylko instrukcję, żeby przyjść w normalnych ubraniach, już nie w naszej znienawidzonej czerwonej koszulce, i po prostu mieliśmy się stawić o wyznaczonej godzinie w wyznaczonym miejscu. Wszystkie torebki, telefony i resztę osobistych przedmiotów należało zostawić w szafkach i wtedy zostaliśmy wpuszczeni do takiego ciemnego pomieszczenia, w którym nie było widać absolutnie nic. I okazało się, że to obiad w ciemnościach, który otrzymaliśmy w nagrodę na zakończenie szkolenia. I po obiedzie każdy z nas dostał taką szklaną, płaską gwiazdę, na której markerem należało napisać swoją taką osobistą obietnicę, jaką składam jako przyszła stewardessa. Mogło to być naprawdę cokolwiek przyszło nam do głowy, na przykład, że będę pomagać starszym ludziom albo matkom, które samotnie podróżują z dzieckiem, lub też będę wspierać osoby, które boją się latać. Naprawdę ograniczała nas tutaj tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. I potem każda z naszych gwiazd zawisła na wstążce i powędrowała do góry, do takiego, powiedzmy, nieba, którym była granatowa płachta zwisającego materiału. Powiem Wam szczerze, że była to dla mnie magiczna chwila, bo była takim zwieńczeniem spełnienia mojego największego marzenia. No niestety magia ostatniego dnia kompletnie nijak się miała do podniebnej rzeczywistości, która szybko pokazała, że wcale nie będzie tak gładko i przyjemnie. Po zakończeniu szkolenia pozostawało nam tylko czekać na nasz pierwszy wymarzony grafik. Zasada była taka, że pierwsze dwa loty były lotami obserwacyjnymi, ponieważ musieliśmy najpierw zobaczyć, jak wszystko wygląda w rzeczywistości. Zasada była taka, że musieliśmy odbyć dwa loty, ponieważ każdy z nich musiał być wykonany na typie samolotu, na który mieliśmy licencję. Do tej pory pamiętam moment, w którym dostałam swój pierwszy w życiu grafik i pierwsze loty, jakie odbyłam, był to lot do Moskwy.
i był to lot z nocowaniem, z jednodniowym pobytem, natomiast drugi lot był to lot do Turcji, do Istambułu i był to lot tylko w te i z powrotem i miałam takie szczęście, że akurat ten lot dostałam razem z moją ówczesną współlokatorką, więc zawsze we dwie było raźniej. I pamiętam, że wtedy przyjechał po nas szofer zamówiony dla nas przez firmę, ponieważ jak już wspominałam, mieszkałyśmy na totalnym zadupiu i jeszcze nie miałyśmy autobusów, które dowoziły nas do pracy, więc musiałyśmy chyba przez pierwszy miesiąc korzystać z usług szofera. Najbardziej ekscytujący moment tego wszystkiego to było to, że podczas startu oraz podczas lądowania przysługiwało nam prawo do tego, aby siedzieć w kokpicie. Powiem Wam, że było to przeżycie naprawdę nie z tego świata. Serce biło mi jak szalone. Byłam tak uśmiechnięta, tak się cieszyłam, jak samolot rozpędzał się na pasie startowym i widziałam to przez okno kokpitu, a nie przez okno pasażerskie. Także przez chwilę mogłam poczuć się jak pilot samolotu. Oczywiście robiłyśmy mnóstwo zdjęć. Piloci dali nam również słuchawki z radiem, żebyśmy mogły sobie posłuchać, jak komunikują się zwierzę kontroli lotów. Także no, przeżycie było naprawdę niesamowite. I chyba dlatego, że był to mój pierwszy w życiu lot jako stewardessa, doskonale pamiętam pierwszego oficera. Miał na imię Antonio i chyba był jednym z najprzystojniejszych pilotów, z jakim kiedykolwiek przyszło mi lecieć i mimo że było to ponad 6 lat temu, nadal pamiętam jego twarz, nadal pamiętam jak wyglądał. Pamiętam, że właśnie miał takie złote okulary przeciwsłoneczne, na ręku miał złoty zegarek oraz taką cienką różową bransoletkę z nitki. Pojęcia nie mam, czemu takie szczegóły utkwiły mi w głowie, ale właśnie chyba przez to, że był to po prostu mój pierwszy lot. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju żarciki, to akurat nam się upiekło, ponieważ nikt nas w nic nie wkręcił, ale słyszałam na ten temat rozmaite historie, typu, że na przykład, żeby w słoik nabrać próbkę powietrza i zanieść do kokpitu, ponieważ proszą oto piloci, albo żeby zanieść coś do jedzenia albo do picia do na przykład siedzenia numer 10A, po czym się okazywało, że takie siedzenie na przykład w ogóle nie istnieje. Pierwsze 6 miesięcy był to okres próbny, więc wtedy musieliśmy wykonywać absolutnie wszystkie loty. Nie było możliwości wymiany, nie było możliwości proszenia o jakieś swoje ulubione, preferowane loty. Natomiast po 6 miesiącach następowała taka, powiedzmy, ceremonia pasowania na stewardessę. Wszyscy spotkaliśmy się w specjalnej takiej ala sali konferencyjnej, gdzie na scenie, na takim specjalnym telebimie wyświetlała się flaga naszego kraju oraz imię i nazwisko. Wtedy wchodziło się na scenę, każdy bił nam brawo, odbieraliśmy certyfikat i była to też fajna okazja, aby spotkać się ze swoją grupą, z którą było się na szkoleniu, ponieważ no, po zakończeniu szkolenia każdy poszedł w swoją stronę, każdy dostał inne grafiki, kontakt jakoś się urwał, więc fajnie było zobaczyć się po tych 6 miesiącach, pogadać, wymienić opinie, podzielić się wrażeniami. Z perspektywy czasu naprawdę bardzo miło wspominam to szkolenie, mimo że natłok obowiązków, natłok wiedzy, prac domowych był bardzo, bardzo duży, było bardzo intensywnie. Były to w zasadzie 2 miesiące kompletnie wyjęte z życia, ponieważ nigdzie nie wychodziłyśmy. Siedziałyśmy tylko w domu, wkuwając regułki, zasady, sprzęty, procedury. I naprawdę były momenty, kiedy myślałam, że od nadmiaru wiedzy eksploduje mi głowa,
ale potem powiem Wam, że wszystko się jakoś poukładało i z czasem, kiedy już spędzałam w samolocie naprawdę wiele godzin, nauczyłam się co do czego, zobaczyłam jak wszystko wygląda, bo taka nauka na sucho jednak no nie wchodzi aż tak bardzo dobrze, jak na przykład pójdzie się do samolotu i zobaczy się co gdzie jest, jak się co obsługuje. Dodatkowo co roku musieliśmy wszystkie egzaminy powtarzać, ponieważ wygasała nasza licencja lotnicza i trzeba było wszystko odnowić, więc 2 dni znowu spędzaliśmy w naszej szkole. Mam nadzieję, że kolejny odcinek Kulis Świata Lotniczego przypadł Wam do gustu, że dowiedzieliście się jakichś ciekawych i interesujących rzeczy. Na pewno teraz wiecie, że praca stewardessy nie jest tak łatwa, lekka i przyjemna, bo aby nią zostać, naprawdę trzeba się sporo nauczyć. Ale tak jak już wielokrotnie powtarzałam, była to niesamowita przygoda życia i te kilka lat spędzonych w powietrzu, kilka lat spędzonych w Dubaju będę wspominać miło do końca życia. Słuchajcie, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Słyszymy się jak zawsze w kolejny poniedziałek o 8 rano. I tym razem odbędziemy sobie jakąś daleką, egzotyczną podróż. Jeszcze nie podjęłam decyzji, gdzie Was zabiorę, ale może, tak jak zazwyczaj, poproszę Was o pomoc w tej kwestii. Natomiast już od jutra, czyli od wtorku, wpadajcie na mój Instagram, ponieważ postaram się znaleźć stare zdjęcia właśnie z tego, jak wyglądało całe szkolenie w szkole dla stewardess. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was serdecznie. A tymczasem życzę Wam udanego poniedziałku, udanego tygodnia. Przypomnę jeszcze tylko, że posłuchacie mnie na Spotify, na iTunes, na YouTube oraz na www.spasjouożyciu.pl. Przypomnę jeszcze szybciutko mój Instagram z pasją o życiu, podkreślnik podcast. Także jeżeli chcecie wiedzieć co mnie na bieżąco, wpadajcie na mój Instagram. Także jeszcze raz miłego dnia. Słyszymy się w kolejny poniedziałek o godzinie 8 rano. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!